Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, w drodze do Warszawy, gdzie miał rozmawiać z minister rozwoju regionalnego na temat przyszłej perspektywy finansowej. Wczoraj odwiedził także Ostrowiec. Za sprawą posła Jarosława Górczyńskiego spotkał się też z dziennikarzami. Wizyta miała mieć charakter jedynie roboczy. Była poświęcona m.in. przyszłości drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto, która czeka na remont i która na razie doczekała się remontu jednej nitki ulicy Radwana. Prace nad regionalnym programem operacyjnym powoli już dobiegają końca. Przyjęliśmy strategię rozwoju regionu, również konsultowany jest dzisiaj program rozwoju Polski Wschodniej, czyli tak naprawdę poznajemy, w którą szufladkę i jaki projekt można umieścić. I to, jeśli chodzi o te zadania na kolejną perspektywę, to na pewno przejście przez miasto Ostrowiec, tutaj Aleja 3 Maja, ulica Okulna, Dękowska i dalej na północ w kierunku traktu na Bałtów, Czekarzewice. Drogą w kierunku Bałtowa marszałek uznał za jedno z najważniejszych zadań, które ma zostać umieszczone na liście projektów kluczowych dla województwa świętokrzyskiego, a finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. O jej ciągu na terenie miasta, od wiaduktu do ulicy Bałtowskiej, rozmawiał z prezydentem miasta. Zapadły deklaracje, że prezydent ma się spotkać z dyrektorem urbanowskim, domówić szczegóły, natomiast pan marszałek tutaj powie, że jest zielone światło, żeby rozmawiać o konkretnej propozycji budowy tego ciągu dróg wojewódzkich przez nasze miasto. Chcemy doprowadzić do tego, że w momencie, kiedy pojawią się pieniądze, żeby mieć już wszystkie dokumenty przygotowane. W przyszłej perspektywie o środki na drogi lokalne ma być trudniej. Źródło finansowania jednak niezbędnych dla rozwoju takich miast jak Ostrowiec, zadań z zakresu infrastruktury drogowej jeszcze nie są jasno określone, a na decyzje, które zapadają teraz w Warszawie, czekają samorządowcy i mieszkańcy. Na spotkaniu z panią minister pewnie więcej się dowiemy też o tym, na ile takie miasta jak Ostrowiec będą miały możliwość korzystania z dodatkowych źródeł finansowania, bo już wiemy, że w następcy programu Infrastruktura i Środowisko właśnie Ostrowiec jest, zdaje się, jedynym miastem oprócz Kielc, które będzie miało dodatkową jeszcze ścieżkę korzystania z projektów infrastrukturalnych. Podczas krótkiej konferencji koledzy z jednej przecież partii wymienili się uprzejmościami, dziękując sobie wzajemnie za pozytywne dla Ostrowca rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wspólnie zaprosili też na spotkanie z ministrem pracy. Władysław Kosiniak-Kamysz do Ostrowca przyjedzie 28 listopada. Chcemy zrobić spotkanie w Ostrowcu z kierownikami urzędów pracy z powiatu ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, żeby ta północna część województwa miała pierwsze informacje, jeżeli chodzi o decyzje ministra Kosiniaka-Kamysza i decyzje związane z urzędami pracy. Przewidywane jest także spotkanie otwarte dla mieszkańców. Wcześniej, zgodnie z zapowiedziami, Ostrowiec odwiedzi wiceminister transportu Andrzej Masel. Wizyta rozpocznie się w Kielcach od tematów związanych z ciągiem linii 25 kolejowej i później temat ostrowiecki i sandomierski, w Ostrowcu dworzec kolejowy, przejście przez Mostową, a w Sandomierzu dalszy ciąg tej drogi kolejowej. Wizyta ministra Andrzeja Masela dla rozwiązania problemu braku przejścia przez drogę kolejową w ciągu ulicy Mostowej może być kluczowa.